Prezydent, premier, ministrowie i przedstawiciele największych partii spotkali się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, aby debatować na temat sytuacji na Ukrainie. Jak zapewniał wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński, Polska będzie gotowa udzielić pomocy humanitarnej swojemu sąsiadowi. Podjąłem decyzję o zwiększeniu rezerw materiałowych dla polskiej gospodarki. Powinniśmy być gotowi, aby w ramach grantów Banku Światowego czy pomocy Unii Europejskiej udzielić narodowi ukraińskiemu wsparcia humanitarnego i aprowizacyjnego. Premier dodał, że na najbliższym posiedzeniu rządu będzie wnosił o dodatkowe wzmocnienie potencjału w naszych magazynach. Interwencja sił zbrojnych na terenie Ukrainy to niepokojące zjawisko. W tej sprawie rząd i opozycja mają wspólne zdanie. Ta rywalizacja, która tam się toczy, militarna, musi być wyeliminowana, bo zagraża pokojowi i stabilności u naszego sąsiada i dla całego regionu, stanowi poważne zagrożenie. Konsekwencje dla Rosji będą bardzo poważne.